Gmina Stare Babice oczywiście stara się pozyskiwać aktywnie środki z różnych dostępnych funduszy. Aktywnie pozyskaliśmy ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa i z funduszy norweskich ponad 162 miliony dotacji. Pracujemy wraz z mieszkańcami nad tym, jakie mamy potrzeby. Pracują nad tym urzędnicy, mieszkańcy i wszyscy wypowiadają się właśnie o potrzebach. Dzięki funduszom największe środki pozyskaliśmy na zbudowanie kanalizacji i wodociągów. Bardzo dużo środków i rozbudowa intensywna nastąpiła z funduszy europejskich. Pozyskaliśmy 102 miliony na rozbudowę wodociągów i kanalizacji i 17,5 miliona na rozbudowę oczyszczalni. Pozyskaliśmy 2,3 miliony złotych na Dom Kultury, ale mieści się tutaj także biblioteka publiczna. Mamy też szkołę z dużym zapleczem sportowym, z kuchnią, z wydawanymi posiłkami. Nowoczesne sale lekcyjne. Jest to nowy taki multikompleks. Oprócz tego także ze strefy norweskiej w Bożencinie pozyskaliśmy cały ośrodek sportu, gdzie mamy różnorodne boiska do uprawiania piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. Boiska w ogóle przy wszystkich szkołach dzisiaj mamy, tak wyglądają. Udało nam się w ostatnim okresie. Cztery szkoły podstawowe i wszystkie boiska mamy tak wysokiej klasy na sztucznych nawierzchniach. Ponadto realizujemy projekty z zakresu e-usług, które służą komputeryzacji urzędu, udostępnianiu usług społecznych, informatycznych dla mieszkańców i ułatwiają komunikację i obsługę mieszkańców. Bardzo dobrze urząd jest zorganizowany, no i pracuje na pełnych obrotach, żeby mieszkańcom żyło się łatwo i przyjemnie.